Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Miesiąc temu nagrałem filmik pod tytułem A nie trzeba mieć talentu, żeby nauczyć się języka obcego, w którym powiedziałem, że naprawdę tylko potrzebne są trzy składniki. To czas, motywacja i efektywna metoda. Bardzo dużo ludzi zapytało mnie o ten ostatni składnik, więc dzisiaj chciałbym mówić trochę na ten temat. Najpierw, a nie sądzę, że tylko jest jedna skuteczna metoda i koniec. Każdą metodą uda ci się w końcu, ale są metody bardziej efektywne i mniej efektywne. Ucząc się mniej efektywną metodą, no, potrzebujesz o wiele więcej czasu, żeby osiągnąć twój cel. Również nie powiem, że jedna metoda jest najefektywniejsza. Zawsze w reklamie mówi się, że ta metoda jest najefektywniejsza na świecie lub coś w tym stylu. Po prostu rozdzielam te metody na te dwie grupy, na bardziej efektywne i mniej efektywne. I w tym filmiku będę opisywał, jak wyglądają, moim zdaniem oczywiście, te metody efektywniejsze. Dobrze. A najważniejsze jest to, że naprawdę używasz języka, że naprawdę komunikujesz się w tym języku. Bo w większości kursów w szkole nie komunikujesz się w prawdziwym sensie. Czytasz sztuczne teksty na różne dziwne tematy, które dla ciebie nie mają żadnego znaczenia. Kiedy mówisz, to w różnych dziwnych dialogach nie mówisz czegoś, co naprawdę chcesz mówić i większość czasu spędzasz na ćwiczeniach gramatycznych. Natomiast ludzki mózg jest naturalnie zaprojektowany do nauki języków i moim zdaniem aktywujesz te funkcje mózgu przez używanie języka, to znaczy przez prawdziwą komunikację. Ta komunikacja nie musi być tylko mówieniem, też może być pisaniem, czytaniem, słuchaniem. W innym filmiku pod tytułem Jak uczyć się języka angielskiego w ten sam sposób, jak uczysz się polskiego, opisałem szczegóły mojej osobistej metody nauki, ale teraz no, powiem tylko, że jest na podstawie czytania i słuchania książek po polsku. To jest komunikacja pasywna, ale prawdziwa. Czytam, bo naprawdę chcę dowiedzieć się, co dalej się stanie w tej książce. Ta metoda no, działa specjalnie dobrze dla mnie, bo bardzo lubię czytać i słuchać książek nawet w moim ojczystym języku, to znaczy w angielskim. Też no, jest bardzo fajnie, bo nie potrzebuję drugiej osoby, mogę to robić sam. Jest bardzo dużo materiałów, mogę jak chcę, kiedy chcę, słuchać czegoś ciekawego dla mnie, jak długo chcę. Ale również mógłbyś rozmawiać z ludźmi przez Skype, ja też to trochę robię. Mógłbyś rozmawiać z ludźmi w danym kraju lub z nauczycielem w twoim domu. Mógłbyś oglądać filmy, słuchać muzyki, podcastów, pisać maile, rozmawiać przez chat. Kursy też mogą pasować do tego wzoru, ale no, trochę jest trudniej na kursach, bo czasem te tematy mogą być dla ciebie nudne. Ale jak naprawdę używasz języka przez tę naturalną funkcję mózgu, automatycznie nauczysz się tego języka. Więc kiedy większość czasu jest spędzona na używanie języka, to znaczy, że ta metoda będzie efektywniejsza. I to wszystko. No, nie zapomnijmy, że też potrzebny jest czas, musisz to robić regularnie i oczywiście motywacja. Ale może o nich więcej w przyszłych filmikach. Dobrze, parę uwag na końcu. Ten filmik jest moim 50. filmikiem na YouTubie. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że nagram tak dużo filmików. Na samym początku, ponad 2 lata temu, tylko chciałem nagrać 2 filmiki. Jeden po polsku i drugi po rosyjsku. I nawet nigdy nie nagrywałem tego drugiego po rosyjsku. Rzecz druga, w ostatnich 18 tygodniach nagrałem 20 filmików, przynajmniej jeden tygodniowo.
Nie wiem, jak długo wytrzymam, bo to rzeczywiście jest bardzo dużo roboty. Może nastąpi krótka przerwa, ale zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Naprawdę używasz języka. To znaczy, że... Hello? Hey, okay. And could you... Okay. And cool. Could you not call me in the next, like, hour or so?